Tenisowy Dzień Dziecka to turniej tenisa ziemnego dla najmłodszych, który odbył się w dniach od 27 do 30 maja na kortach w Jedlni i Pionkach. Turniej rozgrywany był w 5 kategoriach dostosowanych do umiejętności uczestników. Każda kategoria rozgrywana była w formule mieszanej, gdzie dziewczynki rywalizują z chłopcami. Organizatorem turnieju był klub sportowy Top Spin Pionki. Cały turniej przebiegał w bardzo rodzinnej atmosferze i przy pięknej, słonecznej pogodzie. Łącznie do udziału we wszystkich kategoriach zgłosiło się 69 uczestników. Tenisowy Dzień Dziecka na stałe wpisał się już w coroczny plan imprez organizowanych przez klub i kolejny rok przyniósł wysoką frekwencję oraz wspaniałe tenisowe emocje. Wszyscy uczestnicy dostali zestawy startowe, dyplomy oraz medale. Na najlepszych czekały nagrody rzeczowe oraz okazałe puchary. Zmagania zostały zainaugurowane w poniedziałek na boisku wielofunkcyjnym w Jedlni, gdzie wśród wielu gości na rozpoczęcie zawodów przybył burmistrz miasta Pionki Łukasz Miśkiewicz i ksiądz proboszcz Janusz Smerda. Turniej rozpoczął się od kategorii czerwonej, w której rywalizowali początkujący oraz dzieci do lat 8. Do udziału w tej kategorii zgłosiło się 13 uczestników. Rywalizacja odbyła się w dwóch grupach, każdy mecz do 7 punktów. Najlepsza czwórka z każdej z grup awansowała do fazy pucharowej. Po 2 godzinach emocjonujących spotkań na najwyższym stopniu podium stanął Filip Mickiewicz, pokonując w finale rozgrywanym do 10 punktów Blankę Kropidłowską. We wtorek już na kortach przy publicznej szkole podstawowej nr 5 w Pionkach rozpoczęły się zmagania w kategorii pomarańczowej. Do udziału w tej kategorii zgłosiło się 12 uczestników. Rywalizacja odbywała się w 2 grupach do 10 punktów. Najlepsza czwórka z każdej z grup uzyskiwała awans do ćwierćfinałów. Po blisko 3 godzinach gry w finale spotkali się Igor Prokop oraz Jan Prokopczyk. Nieznacznie lepszy okazał się Igor. W środę, 29 maja, zmagania rozpoczęła młodzież w kategorii zielonej, pierwszej rozgrywanej na pełnowymiarowym korcie. Do udziału zgłosiło się 16 uczestników. Rozlosowani zostali do 4 grup. Awans do dalszych gier uzyskiwało po 2 najlepszych zawodników. Mecze rozgrywano do 10 punktów. Ostatecznie w finale zmierzyły się Lena Cibor oraz Katarzyna Stankiewicz. Wygrała Kasia. W czwartek rozegrano 2 ostatnie kategorie tenisowego Dnia Dziecka. Kategoria twarda dla wszystkich grających już żółtą piłką na pełnym korcie oraz kategoria pro dla zawodników reprezentujących klub w turniejach ogólnopolskich oraz chętnych do rywalizacji z nimi. Do udziału w tej kategorii zgłosiło się 18 uczestników. Do fazy pucharowej z każdej grupy awansowało po 2 najlepszych zawodników. Po blisko 5 godzinach gry do finału awansowali Wojciech Kaczor oraz Piotr Polak. Panowie stoczyli bardzo wyrównany pojedynek, który ostatecznie wygrał Piotr. W kategorii twardej pro zgłosiło się 10 zawodników podzielonych na 2 grupy, z których awans uzyskiwało po 2 najlepsze osoby. W finale naprzeciw siebie stanęły siostry Zuzanna oraz Natalia Drela. Lepsza okazała się Natalia. Turniej współfinansowany był ze środków powiatu radomskiego oraz gminy i miasta Pionki, a także objęty był patronatem honorowym burmistrza miasta Pionki Łukasza Miśkiewicza oraz wójt gminy Pionki Katarzyny Konopskiej. Współorganizatorami wydarzenia byli Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Pionkach.
Dojrzałe.